Cześć, siemaneczko, witajcie, z tej strony Miczaj. Witam was po dosyć długiej przerwie od nagrywania. Była ona spowodowana z powodu mojego wyjazdu do Belgii, do pracy. Jeśli chcecie tak trochę więcej informacji odnośnie tej pracy, co to była za praca, jak ona wyglądała, to napiszcie w komentarzu, to postaram się nagrać takie coś dla was. A dzisiaj jesteśmy transporcikiem z John Deere'em i zwozimy sobie paloty. Tutaj są paloty trawy, które będą owinięte, no i będzie zrobiona z nich kiszonka. Tak wygląda John Deere. No i z takim sprzęciorem będziemy sobie jeździć. Stanęłem sobie tutaj. Na górce sobie stanąłem ze sprzęciorem. Nie ma się co oszukiwać. No akurat tutaj jest taki dołek. Jakbym tutaj stanął, może wyjechać bym wyjechał, ale szkoda łąki, nie? Szkoda łąki. No mamy taki chwytak do balotów. No, trochę balotów tutaj jest. Jest to trzeci pokos. Zawsze coś niż wcale, jak to mówią. No. Tak to wygląda. Akcja. Tak to właśnie wygląda. Też wam pokażę, jak będziemy owijać, taki krótki tam się filmik zrobi, jak będziemy owijać tutaj te baloty. Są te baloty, możecie zobaczyć, jak one wyglądają. Są te baloty po presie Leili RP445. Cały okres, w którym ja byłem za granicą, jak to wyglądało, co u nas się działo. No jesteśmy już po siewach pszenżyta ozimego, po siewach pszenicy. Nagram wam osobny odcinek, jak wygląda rzepak ozimy po bezorkowcu. Też nie będziemy tak ładować do pełna jakoś, bo nie ma się co oszukiwać, ale one są no, bardzo, bardzo ciężkie. No jedziemy po ostatniego balota tutaj na tym polu. Nie za nie tyle ładować, bo... No bo nie oszukujmy się, no jest to trawa i tak wygląda. No i pierwszy zestaw zebrany. Nie ma co tyle ładować na tą kaczkę, bo każdy balot swoje waży. I co? No i pierwsze pole, pierwsza łąka skończona. No, jedziemy na bazę, gdzie nie wiem, czy to rozładuje, będziemy od razu owijać, czy może najpierw to rozładuję i pojadę po kolejne. Chyba od razu będę sobie już pomalutko owijał. Tak wygląda nasza owijarka. No i John Deere.